Dobra, cześć, jestem Krzysiek Dyszczyk, jestem programistą od ponad 20 lat. Na co dzień pracuję w WPDesku, jestem tam CTO. No i interesuję się też AI, pierwszą sieć neuronową napisałem tak mniej więcej 18 lat temu, więc coś tam o tym wiem, z wykształcenia jestem matematykiem. No i opowiem wam troszeczkę o AI, nie wiem czy widzicie, ale temat jest taki dość teraz nośny. No ale też dzieją się trochę dziwne rzeczy, Elon Musk tam prosi, żebyśmy może zastopowali badania nad AI na pół roku, bo się boi. Tak, z Google odszedł taki ojciec chrzestny deep learningu, powiedział, że żałuje swojego wkładu w AI i że odchodzi z Google dlatego, że chciałby o tym swobodnie mówić, jaka jest sytuacja. No więc no tak brzmi to groźnie, więc spróbuję wam troszeczkę powiedzieć, co się dzieje, dlaczego się dzieje i w ogóle co się dzieje z tym AI. O. No właśnie, co to w ogóle jest AI? AI, czyli sztuczna czyli algorytm, który potrafi jakby naśladować myślenie. No, czym jest inteligencja? Definicji jest bardzo wiele, są bardzo różne. Taka najprostsza to jest po prostu zdolność do rozwiązywania problemów, kropka. I ta zdolność do rozwiązywania problemów zwykle ma pewne cechy, tak, wiąże się z jakimś logicznym rozumowaniem, planowaniem, rozwiązywaniem problemów i tak dalej. Również, chyba mikrofon troszkę przerywa, i zasadniczo jest też taka inteligencja powinna też sama się uczyć. Ale inteligencja to jest spektrum, tak? To nie jest tak, że trzeba mieć, musi mieć wszystkie te cechy, może mieć tylko kilka z nich, może być na przykład wyspecjalizowany w jednej, albo być taką bardzo, bardzo słabą inteligencją, ale jednak, tak? My też jako ludzie wiemy, że są osoby inteligentniejsze, mniej inteligentne, to jest spektrum. I prawdopodobnie jest też, istnieje możliwość, żeby powstały maszyny, które będą znacznie od nas inteligentniejsze, tak? Więc być może ten horyzont inteligencji jest dużo, dużo szerszy niż nam się wydaje. AI, pierwsze sformułowanie pojawiło się już w latach 50. i podejście było bardzo optymistyczne, że każdy... Ale już będzie lepiej. Dziękuję ci. Że generalnie każdy taki aspekt naszego rozumowania możemy opisać. Czy na przykład to, jak całkować, tak? Albo jak na przykład rozwiązywać jakieś skomplikowane równanie. A skoro możemy go opisać, no to możemy napisać maszynę, która zrobi to za nas. Czyli w sumie nie ma problemu, tak? Skoro już mamy algorytm do całkowania, to jest trudne, no to jakieś tam algorytmy do oceny obrazów, czy oceny, czy na obrazku jest kotek, czy łapania piłki, no to już to jest banał, tak? Takie było podejście na początku. No i stwierdzono, że AI to będzie w ogóle w ciągu 20 lat, a może szybciej i w ogóle roboty za chwilę będą opanowały świat. I zanim przejdziemy dalej, to jeszcze wprowadzę taką terminologię. Zwykle jak mówimy o AI, to dzielimy to AI na słabe, czyli narrow, takie o wąskim zastosowaniu i silne. I wszystkie tak naprawdę przykłady sztucznej inteligencji, które znacie, to jest właśnie taka wąska inteligencja. Nie, taka, która nie potrafi dobrze generalizować i nie można jej użyć do wielu różnych zadań. Przykładowo właśnie, nie wiem, autonomiczny samochód jest przykładem takiego AI o wąskim zastosowaniu tak naprawdę. Tak? On nie będzie rozwiązywał zasadów nadróżniczkowych. On ma prowadzić samochód i nie rozjeżdżać ludzi w miarę możliwości. Można się kłócić, czy kalkulator jest na przykład AI. W pewnym sensie jest, dlatego że jest to narzędzie, jeżeli weźmiecie ze sobą na test na inteligencję, to prawdopodobnie tam parę dodatkowych punktów wam się uda natłuc, czyli jest to takie skrajnie wąski przykład takiej inteligencji. No i poziom wyżej to już jest taka właśnie AGI, czyli inteligencja ludzka, i ASI, czyli superinteligencja, czyli inteligencja, która znacząco wykracza poza to, co my potrafimy robić. I dlaczego w ogóle potrzebujemy AI? Po co w ogóle ta rozmowa? No, mamy problemy, z którymi ciężko nam sobie poradzić. Ludzie umierają na jakieś choroby, globalne ocieplenie. No, problem globalnego ocieplenia na przykład jest to problem, którego prawdopodobnie nie możemy rozwiązać w tym momencie, choćbyśmy nie wiadomo, co robili. Jest nierozwiązywalny. Potrzebujemy nowych technologii, nowych może jakichś rozwiązań społecznych. To nie jest łatwa rzecz. Tak? Nasze ekosystemy się biodegradują, przeławiamy te morza, no nie jest dobrze, musimy mieć jakieś rozwiązania. Żeby rozwiązać te problemy, potrzebujemy inteligencji, więcej niż mamy w tym momencie. A poza tym jesteśmy leniwi, fajnie byłoby, żeby roboty były za nas roboty, to byłoby idealne. No i po tym wielkim optymizmie na początku, że roboty już za chwilę nas zastąpią i zrobią to wszystko, co trzeba, okazało się, że nie jest to tak łatwo sprawić, żeby maszyna myślała. Czyli to pokazuje, jak bardzo nieintuicyjne są algorytmy AI. Nie zachowują się do końca tak, jakbyśmy się spodziewali. I okazuje się, że te rzeczy, które bierzemy, uważamy za takie oczywiste, jak właśnie
to, że ja was widzę teraz, jestem w stanie na oko powiedzieć, ile was jest na auli, tak, albo jestem w stanie rozpoznać, gdzie są wasze twarze, to są rzeczy piekielnie trudne, a mi przychodzą bez żadnego wysiłku. Im bardziej bez wysiłku przychodzą mi te rzeczy, tym okazuje się, że trudniej je zaprogramować. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że ta część mózgu, która odpowiada za to działanie, miała bardzo dużo czasu na ewolucję. To jest najstarsza część mózgu, nie wiem, odpowiadająca, nie wiem, za bieganie, za to, że jestem w stanie ocenić, jak rzucić piłkę. Tak? To są bardzo skomplikowane rzeczy, ale miały bardzo dużo czasu na ewolucję. Liczenie równań różniczkowych wydaje nam się bardzo trudne, ale nie do końca jest. Jest dużo łatwiejsze, albo logiczne rozumowanie, czy nie wiem, czytanie Kanta. Geniusz czyta Kanta. Tak? Okazuje się, że ta część, która odpowiada za te takie skomplikowane z naszego punktu widzenia rzeczy, jest relatywnie łatwa, a te rzeczy łatwe pozornie są bardzo trudne. No i na początku nie było łatwo, bo okazało się, że żeby zbudować jakieś algorytmy, które potrafią generalizować trochę jak my, potrzebna jest olbrzymia moc obliczeniowa. Tej mocy obliczeniowej nie było, więc tak naprawdę badania nad AI w pewnym sensie, chcę uproszczę troszeczkę, żeby ten wykład nie był za długi, w pewnym sensie zostały zamrożone na jakiś czas i czekaliśmy, aż moc obliczeniowa w ogóle pozwoli nam używać takich algorytmów. Prawo Moore'a nam tutaj pomogło, między innymi karty graficzne, które dzięki temu, że musiały mnożyć macierze, czyli takie duże tablice z liczbami, tak? Używamy tego również w AI, bo macierzy używa się do równań liniowych, ale to już detal. Ale dzięki temu, że żebyśmy my mogli grać w pięknego Quake'a, dzięki temu możemy rozwijać AI. Tak, i w latach 90. zaczął się już taki powolny take-off, to AI zaczęło się rozwijać bardzo ładnie. Między innymi dlatego, że mieliśmy dostęp do znacznie szybszych komputerów. O, może będą mówiły tak bliżej, chyba jest lepiej. I sieci neuronowe zaczęły być bardziej skomplikowane, można było lepiej je skalować, no ale to zapotrzebowanie na moc obliczeniową cały czas rosło. I pierwszym takim, moim zdaniem, przełomowym momentem był 2016, czyli jest taka gra Go, o której pewnie nie za wiele wiecie, bo ona jest raczej w Azji rozpowszechniona. Wy wiecie o szachach i o Deep Blue i tak dalej, ale Go było dużo bardziej, zasady są trywialne, bo chodzi o zbijanie kamieni, trzeba otoczyć kamienie, są dwa kolory, gra ma 2,5 tysiąca lat, więc te zasady są mega trywialne. Ale sama gra jest piekielnie trudna, zwłaszcza dla komputerów. Nie wiem, czy wiecie, ale atomów we wszechświecie jest mniej więcej 10 do 80. Tutaj mamy 10 do 170 ruchów możliwych. Nie ma w ogóle takiej opcji, żeby napisać algorytm, który po prostu sprawdzi te ruchy i wybierze najlepszy możliwy. Więc w 2016 oceniano, że no jeszcze przynajmniej 10, optymiści mówili, że 10 lat, zanim napiszemy dobry algorytm do gry w Go. Pesymiści mówili raczej, że 30 albo nigdy. Okazało się, że właśnie DeepMind, ekipa z Google, siadła do tego. W ciągu kilku lat napisali algorytm oparty o sieciach neuronowych, który wygrał z człowiekiem. A to jest naprawdę duża rzecz, bo żeby grać w Go dobrze, trzeba mieć intuicję. Więc w pewnym sensie napisano algorytm, który miał intuicję pierwszy raz. No, a na tym się nie skończyło. Jest taki sposób uczenia sieci neuronowych, jak uczenie przez wzmacnianie. Do tej pory, mniej więcej do 2016, przygotowano zbiory danych. Mówiono takiemu algorytmowi, no to jest dobre, to jest złe, tu to rozpoznałeś dobrze, tu rozpoznałeś źle. Tak, dostawał zbiór danych z ocenami i na podstawie tego się uczył. Uczenie przez wzmacnianie działa zupełnie inaczej. Algorytm otrzymuje informacje o ogólnych zasadach świata i uczy się sam. I od momentu, gdy uruchomiono AlphaGo 0, czyli kolejną wersję AlphaGo, dużo bardziej jakby zgeneralizowaną, nikt go nie uczył gry w Go, w ciągu 3 dni od uruchomienia, te całe lata pracy, które AlphaGo robiło, AlphaGo 0 przebył w 3 dni i pokonało tą poprzednią wersję. Ale to nie wszystko. Oprócz tego nauczyło się grać w szachy i ta sama sieć neuronowa nauczyła się, jak modelować struktury białek. Więc widzicie, że ta generalizacja poszła jeszcze dużo, dużo wyżej w ciągu roku. Teraz tak troszeczkę odejdę od tej historii. I podczas gdy te algorytmy się rozwijały, no to zauważono, że jeżeli już stworzymy taki algorytm sztucznej inteligencji na poziomie ludzkim i wyżej, to mamy pewien problem. Bo jeżeli wydamy mu jakieś polecenie, na przykład, no naucz mnie tak, żebym był najmądrzejszym człowiekiem z matematyki, to może się okazać, że jeżeli on cele takiej sztucznej inteligencji nie będą zbieżne, no, nie do końca będzie rozumiała,
te rzeczy, które mówimy jej nie wprost, to może na przykład pójść najprostszą drogą najmniejszego oporu i na przykład zabić wszystkich innych ludzi, będziemy najmądrzejsi, bo stwierdzi na przykład, że nigdy nie będzie nas w stanie tak wyuczyć, tak, żebyśmy my byli najmądrzejsi z danej dziedziny, więc najbardziej skutecznym sposobem jest załatwienie wszystkich mistrzów z matematyki, wtedy my będziemy najlepsi, problem rozwiązany, tak? Albo na przykład możemy poprosić go, a taki algorytm, który prowadzi samochód, zawieźć mnie jak najszybciej na dworzec autobusowy. No nas zawiezie, po drodze rozjedzie 3 osoby, tak, będzie jechał 250, my połamani gdzieś tam wysiadamy. Przecież nie o to nam chodziło, ale to dokładnie o to nam chodziło. Tak, na tym polega problem. I teraz chcielibyśmy oczywiście powiedzieć takiej maszynie, że no nie zabijaj ludzi, tam stosuj się do prawa i tak dalej, ale wcale nie tak łatwo zdefiniować wartości. Nawet gdybyśmy byli w stanie zdefiniować, to ciężko je opisać. Ciężko się co do nich zgodzić też w jakiejś nawet jednej społeczności. A na dodatek jest jeszcze hierarchia wartości, czyli te wartości mogą być sprzeczne. Taki samochód może na przykład decydować, tu są 3 osoby, tam są 2, jadę 150, no kogoś muszę rozjechać, no to w którąś stronę muszę skręcić. I śmiejemy się, ale to są decyzje, które są teraz podejmowane. Albo na przykład jest człowiek, albo jest wystawa sklepowa, na której stoją milionowe rzeczy. No to ma rozjechać wystawę, czy tam tego dziadka na przykład, tak? Może lepiej dziadka. Więc jeżeli źle zdefiniujemy takie cele, no to otrzymamy bardzo ciekawe sytuacje. I tu jest właśnie taka próba zdefiniowana takich praw, prawa Asimowa. To jest autor SF, bardzo fajnie, polecam. Nie mamy czasu się jakoś nad tym super pochylać, ale jeżeli na spokojnie się temu przyjrzycie, to zauważycie, jakie są dziury. Bo to, że robot na przykład nie może skrzywdzić człowieka, nie ma tu nic o zniewoleniu na przykład, może dla naszego dobra stwierdzić, że lepiej, żebyśmy nigdy nie wychodzili już z domu, on o nas zadba i tak dalej, więc bardzo to jest trudne zadanie. No okej, okay. Jeżeli taki algorytm wyrwie nam się spod kontroli, zacznie na przykład zabijać ludzi na ulicy, no to co, po prostu wyłączymy wtyczkę. Okazuje się, że to nie jest takie łatwe, jeżeli algorytm jest super inteligentny, no to on już wie, co my chcemy zrobić, może nam to uniemożliwić. Generalnie algorytmy AI są dużo, dużo szybsze niż my, więc jeżeli odpalimy taki algorytm na tydzień, no to on wykona jakieś 20 tysięcy lat myślenia na poziomie ludzkim, więc naprawdę dobrze przemyśli to, co ma do zrobienia. Więc ciężko z czymś takim konkurować. Też weźmy pod uwagę, że właśnie samo to spektrum inteligencji jest dużo szersze i my nie jesteśmy prawdopodobnie na szczycie, więc będzie myślało w sposób, w jakim my nie jesteśmy w stanie w ogóle teraz tego przewidzieć. Więc uruchamiamy coś takiego, dajemy mu głupie zadanie i za chwilę nie jesteśmy w stanie nad tym w ogóle zapanować. Jest to trochę problem. No i mówi się, że AI nie ma celów, no tak, ale jeżeli wydajemy mu polecenie, zrób coś, na przykład przynieś mi mleko ze sklepu, no to jest ukryte założenie, że AI musi działać w tym czasie, gdy przynosi mleko, więc będzie się broniło przed wyłączeniem. No okej, ale przecież to będzie super inteligentny AI, no to co, nie będzie wiedziało, o co mi chodzi? No niestety, jeżeli będzie wiedziało i będzie to interpretowało po swojemu, to jest jeszcze gorsze. No bo to jest super inteligentny AI, tak? Czyli przeczytało całą wiedzę psychologiczną, tak? Może nam zrobić psychoterapię. My go prosimy o mleko, a on stwierdza, jaka jest nasza filozofia życia, dlaczego to prosimy i nam da to, co on uważa, że tak naprawdę nam o to chodzi. To jest jeszcze gorsze, niż gdyby po prostu się wyrwało pod kontroli w prosty sposób. Teraz tak, ja mówię o takim super inteligentnym AI, ale okazuje się, że jeżeli zrobimy AI takie na poziomie ludzkim, no to ono bardzo szybko może zmienić się w superinteligentne. Jeżeli może się samo ulepszać, widzieliście, jak szybko AlphaGo Zero osiągnęło jakby poziom arcymistrza w Go. Wystarczy, że będzie mogło samo się ulepszać, modyfikować swój kod i może się okazać, że w ciągu kilku godzin mamy superinteligentny AI, a w ciągu kilku tygodni no to już w ogóle jakiś kosmos. Są dwa podejścia, znaczy dwie teorie, że nastąpi szybki albo wolny take-off. Szybki to jest właśnie godziny, dni, wolny no to pół roku. Bardzo długo mu to zajmie, więc raczej to się wydarzy i raczej będzie to dość szybkie. No ale okej, przecież jak to, niemożliwe takie się SF jakieś zabija ludzi, a ja i bez sensu. No i okazuje się, że faktycznie to, co powiedziałem, to jest takie trochę bardzo pesymistyczne. Jest też grupa optymistów, która mówi, że no okej, będzie to super AI, będzie na pewno inteligentniejsze od nas, te wszystkie problemy istnieją, no ale AI nas nie zabije, no bo przecież infrastrukturę ktoś musi utrzymywać, a bez prądu AI się wyłączy, więc AI tego nie zrobi. A poza tym trudno mu będzie zaatakować świat realny, no bo przecież nie ma robotów jeszcze tyle. No a okej, może na przykład wymyślić superwirusa, tak, ale sam go przecież nie wyprodukuje, musi przekonać jakiegoś człowieka, więc jest to dużo bardziej skomplikowane. No nie wiem, jeżeli to jest optymizm, mnie to nie przekonuje na przykład, ale takie rzeczy mówi ta część optymistyczna naukowców, że dlatego nie będzie tak źle, może nie martwmy się. No są też problemy etyczne z tym związane, na przykład czy w ogóle możemy wyłączyć superinteligentny AI, no bo jeżeli jest inteligentniejszy od nas,
no to w zasadzie popełniamy morderstwo, wyciągając wtyczkę z gniazdka. Jeżeli je zniewolimy, będzie po prostu wykonywał nasze polecenia, no to to jest niewolnictwo, to też się nie kończyło dobrze w naszej historii. No i jak w ogóle będzie wyglądała sytuacja geopolityczna, gdyby na przykład dzisiaj Chiny powiedziały, że no zdeployujemy super AI za tydzień. No to co, za tydzień chyba Tajwan pada, no nie? No bo to jest, będą mieli broń, która nie ma sobie równych. Mogą prowadzić wojnę na poziomie strategicznym i taktycznym, na poziomie, na którym w ogóle nie jesteśmy w stanie z tym konkurować. Wyobraźcie sobie, że każdy żołnierz ma na przykład mikrofon i każdy dostaje indywidualny dla niego rozkaz spersonalizowany z jednego jakby punktu dowodzącego. No nie? Będą się zachowywać jak jeden organizm. W ogóle nie ma o czym mówić. W takim momencie, no co, Amerykanie oczywiście muszą odpowiedzieć i się tłuką. A jeżeli Ameryka na przykład powie, że deployuje takie coś, no to co, Chiny też wjeżdżają na Tajwan, no bo przecież za chwilę Amerykanie im to zablokują, więc póki czas trzeba jakby im to uniemożliwić. Co by nie, co, jakby tego nie ubrać, w momencie, gdy jakieś mocarstwo będzie posiadało taką technologię, no to zacznie się, będzie to duży problem. Oczywiście są też inne, drobniejsze problemy typu, no okej, okay, jak AI zacznie wykonywać całą pracę, to co z nami, ale to detal. Dobra, co AI potrafi na dzisiaj? To jest, o trochę mi ucięło, ale to jest obraz, który właśnie wygrał rok temu konkurs zrobiony przez AI. To miesiąc temu wygrał konkurs Sony Photography Contest, nie wiem czy słyszeliście, autor się przyznał, wycofał to później, jak dobrze pamiętam, ale faktem jest, że AI wygrał kolejny konkurs dla artystów. AI tworzy muzykę. Wystarczy sobie wybrać, jaki typ muzyki chcecie, AI stworzy na bieżąco dla was, możecie sobie odsłuchać. Nie są to dzieła sztuki, no to jest jeszcze bardzo młody, więc myślę, że rok, dwa będzie nieźle. Mamy już wirtualnych artystów, tak? Są awatary, które mają własny głos, własne twarze, własne ruchy. Sami projektują słowa do piosenek, znaczy tworzą słowa do piosenek, sami wykonują. Google, to jest chyba projekt Google, jak dobrze pamiętam, tak? Podajmy promptem, jaką chcemy muzykę, na przykład jakiś dobry beat do siłowni, żeby mi się dobrze ćwiczyło. No i pyk, AI wam stworzy. Albo może jakiś podkład do filmu o miłości. I możecie dowolnie długi ten prompt napisać i dostaniecie to, czego chcecie. Google aktualnie zablokował możliwość generowania, chyba ze względu na prawa autorskie, bo chyba jakieś tam trzeba parę rzeczy dopracować, ale to AI działa. Są już pierwsze animacje wspierane przez AI, częściowo robione przez właśnie sztuczną inteligencję. Jest streaming generowany na żywo. 24/7 możecie SpongeBoba oglądać, jest stworzony na bieżąco, tak, live, w nieskończoność. AI na was stworzy takie dzieło sztuki. Oczywiście deepfake'i, czyli podkładanie twarzy jedno pod inną osobę, czy głosu. Mamy Kanye'ego Westa, który śpiewa Coldplay. Tak została wysłana próbka głosu Kanye'ego Westa i Coldplay, którego nienawidzi, śpiewał słowa ich piosenek. No, czyli właśnie... Kolejny AI do naśladowania głosu, wysyłamy próbkę swojego głosu i proszę, mamy lektora, który czyta naszym głosem. No, mamy też już AI do nadzoru, na przykład, ponieważ AI już może rozpoznawać obiekty i co się dzieje w ogóle, to może stwierdzić, o tutaj ktoś, jakiś pracownik nie stosuje się do BHP. No to alarm, kara. Albo na przykład kradniecie ze sklepu. No to AI to znajdzie i już wam tam punkty społeczne odbierze. Diagnostyka medyczna. To jest akurat projekt NVIDII. MRI, skanują twoje ciało i na podstawie tego budują taki bardzo fajny model twojego ciała. Możesz sobie obejrzeć każdy organ. Super sprawa. Też AI buduje tutaj bardzo fajne rzeczy do diagnostyki. O, ale mamy też coś wesołego. Jest taka firma, nie wiem czy kojarzycie, Palantir. Oni się zajmują generalnie szpiegostwem dla CIA i takie różne przyjemne rzeczy. I tu proszę, mamy właśnie zarządzanie polem walki. Ostatnio takie fajne demko zrobili, że wykrywają, gdzie mamy na przykład jakąś grupę terrorystyczną, możesz sobie wybrać, jak chcesz ich zabić, czy na przykład nalotem, a może lepiej wysłać tam jakąś drużynę uderzeniową, żeby ich sprzątnęli. I oni ci doradzają na bieżąco, co ile kosztuje, tak, tutaj ile rakiet masz. Super sprawa, także to już też działamy. Ogólnie tych AI jest strasznie, strasznie dużo. Nawet nie będę próbował opisywać wszystkich. Jest taka fajna stronka, there is an eye for that. Średnio 3 nowe dziennie się pojawiają, jak ostatnio patrzyłem, więc... Teraz tak, ostatnio największy szum to był ChatGPT, czyli duży model językowy, czyli takie proste, znaczy proste, takie AI, z którym możesz rozmawiać, które zdaje bez problemu test Turinga, czyli gdybyś nie wiedział, że to jest ChatGPT, to byś myślał, że rozmawiasz z człowiekiem. No i teraz, czy ten chat myśli? Czy to jest taka tylko stochastyczna papuga, czyli czy myśli na podstawie statystyki?
To jest trochę skomplikowane, można o tym gadać godzinami, ale ogólnie rzecz biorąc, to nie jest tylko czysta statystyka. On się uczy na podstawie reguł statystycznych i buduje sobie wielowymiarową taką chmurę słów i połączenia między słowami, co powoduje, że on faktycznie nie do końca rozumie znaczenie słów, ale rozumie połączenia. Więc w pewnym sensie rozumie coś, rozumie jak działa język, rozumie jego gramatykę, rozumie jak te słowa są połączone, ale nie rozumie w pełni tego, co mówi. Więc jest to trochę skomplikowane, ale to nie jest tak, że to po prostu statystyka. A to pewnie, jeżeli czytaliście na ten temat, to jest taki pierwszy argument, że nie ma. No problem, to tylko statystyka. A później pojawił się ChatGPT-4. Między trójką a czwórką jest olbrzymia różnica. Trudno mi nawet powiedzieć, jak bardzo. ChatGPT-4 potrafi też analizować obrazy, ma to akurat detal. Prawdopodobnie jest to powód, dla którego ta różnica między trójką a czwórką jest tak olbrzymia, ale Microsoft, analizował go przez 6 miesięcy, jeszcze zanim on został wypuszczony, napisali w swoim artykule, znaczy takim naukowym, w paper, że oni sami nie mają tak naprawdę do końca pojęcia, dlaczego to tak dobrze działa, dlaczego ten skok był tak duży, nie wiedzą. I tutaj jest na przykład, że poproszono ChatGPT, żeby narysował jednorożca. ChatGPT niby nie generuje obrazków, ale może stworzyć tekst, SVG na przykład, i stworzył. I ten jednorożec trafił później do kolejnego AI i mamy już pełen obrazek jednorożca. Ciekawe jest to, że jak usuniemy ten róg jednorożca, ja to robiłem, i wyślemy mu go, to on przeanalizuje i stwierdzi, ok, to nie jest jednorożec, brakuje mu rogu i dorysuje go w inny sposób trochę, ale widać, że koncept, jakby on rozumie ten koncept. Czwóreczka ma też teorię umysłu, to znaczy, że jak na przykład macie dzieci, które sobie zasłaniają oczy i myślą, że znikają, ChatGPT jest już trochę na wyższym poziomie, wie, że jeżeli wyjdzie z pokoju, coś tam się w nim stanie, to ta osoba, która wyszła, ona nie ma tej wiedzy. ChatGPT potrafi już analizować rzeczy też na takim poziomie. Ta młotka to jest mój awatar, więc to ja spytałem czata, co o tym sądzi. Albo na przykład logiczne rozumowanie. Tu najfajniejsze jest to, co jest w prawym dolnym rogu, to jest dość długie, ale bardzo mi się spodobało, jak go spytałem, jak ułożyć 9 jajek, to mi podał, że no najlepiej w trójeczki i tak dalej. Więc widzicie, że okej, nie rozumie, nie wie, czym jest jajko, ale mimo tego zdaje sobie trochę sprawę, jakie cechy ma jajko, jakie ułożyć optymalnie w przestrzeni trójwymiarowej, więc to nie jest taka łatwa rzecz. I teraz tak, co nas czeka w najbliższej przyszłości? No wiadomo, doradcy AI, czyli będziemy mogli na przykład spytać o poradę prawną i pewnie nie tylko. Rewolucja w nauczaniu, no bo AI dość szybko zastąpi nauczycieli, zwłaszcza tych gorszych. Nowoczesne systemy dowodzenia, to wspomniałem, diagnostyka medyczna, odkrycia w chemii. Już nie rozwijam tego, ale AI dokonał już pierwszych odkryć, otrzymało dane o tym, jak poruszały się planety i samo na ich podstawie wyliczyło wzory na dylatację czasu. To jest część teorii Einsteina, więc jeżeli AI na podstawie gołych danych potrafi podać ci wzór Einsteina, to sytuacja jest poważna. Będzie mi na pewno zalew dezinformacji, czyli jakieś fejki, w ogóle nie będziemy się w stanie pewnie połapać przez jakiś czas, co jest prawdziwe, co nie. Ciężko będzie z tym walczyć. Jestem ciekaw też, jak to się potoczy. No i będziemy pytali AI, o co się dzieje, tak o informacje. No i AI będzie decydowało, co nam powiedzieć, co jest jego zdaniem dla nas ważne, więc może się okazać, że ta dezinformacja będzie, ciężko będzie z nią walczyć. No co, wiadomo, że większość ruchu w internecie to porno, więc na pewno pojawią się OnlyFans AI za chwilę, jakieś randki z AI, jakieś dziwne czaty. No, jeżeli mamy awatary AI, no to wiadomo, że to jest naturalne w ogóle przedłużenie tego problemu. Czeka nas też spadek kosztów AI. Są takie dwa fajne modele, Llama od Facebooka, od Meta, i Alpaka, to zbudowane na bazie tego pierwszego. Alpakę tworzył ludzie ze Stanford i wytrenowali tę alpakę na poziomie czata GPT-3.5 za 600 dolków, bo nakarmili go danymi z czata GPT. Więc widzicie, że wprawdzie tam w policy czata GPT jest napisane, że nie można tego robić, no ale wiadomo, życie. No i co, czekają nas dalsze regulacje prawne i walka z tymi problemami AI, czyli sprawami autorskimi, no bo AI stworzy, no to kto jest tego właścicielem i tak dalej, jak zatrudnić takie AI. No i to nas czeka troszkę dalej. Na pewno nas czeka konsolidacja różnych modeli AI, tych takich wąskich, w jedno. Czyli na przykład będziemy mieli coraz częściej AI, które potrafi robić te wszystkie rzeczy, które były te wąskie AI i jeszcze trochę. No i dominacja AI w kolejnych branżach i tak dalej, to dość naturalnie można przewidzieć. Zauważcie, że takie AGI zwykłe na poziomie ludzkim nigdy nie powstanie już teraz. Bo w momencie, gdyby powstało, będzie od razu zintegrowany z tymi wszystkimi rzeczami, które już są na poziomie dużo wyższym niż ludzki.
Więc już teraz taka zwykła ludzka inteligencja jest niemożliwa. Jeżeli pojawi się AGI, to będzie od razu superinteligencja. Czy AI zabierze nam pracę? No, oczywiście, że tak. Już teraz nam zabiera pracę. Jest taki bardzo fajny raport, chyba tydzień temu się pojawił, Goldman Sachs zrobił, że w ciągu najbliższych kilku lat 1/4 miejsc pracy jest zagrożona, przy założeniu, że nie nastąpi znaczący progres w AI. To, co będzie zwalniało tak naprawdę ten postęp, tego jak będą te miejsca pracy dominowane przez AI, to raczej będzie jakby opór społeczny i to, że taką technologię się trochę wolno wdraża, ale nie sama technologia, technologia już jest na to gotowa. Ale jak ktoś liczy, że będzie problem inżynierem, to ma go złą nowinę, już to też jest AI do tego. Co robić, jak żyć? No, używaj narzędzi AI, jeżeli są w twoim zawodzie, no to na przykład jesteś programistą, no to w zasadzie to jest swój obowiązek w tym momencie. Musisz to robić. No i przygotuj się psychicznie, kup popcorn, bo będą się działy ciekawe rzeczy. Powiem wam, że ostatnio słyszałem, że właśnie CEO Google'a powiedział, że wynalezienie AI to będzie jak wynalezienie ognia. Ja się z nim zgadzam. Z tym, że zauważyłem, że o ile wynalezienie ognia to był taki nasz pierwszy wynalazek jako ludzkości, to wydaje mi się, że AI będzie ostatnim, bo nawet w optymistycznym scenariuszu kolejne wynalazki będzie już robiło AI. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy, dziękujemy.